Sieraków to malownicze miasto położone na pojezierzu międzychocko-sierakowskim nad rzeką Wartą. Puszcza Notecka to jeden z najrzadziej zaludnionych obszarów kraju. Wspaniały las sosnowy i mieszany rozciąga się na około 100 km między Wartą a Notecią. Zdecydowaną połowę regionu stanowią urokliwe jeziora. Jest ich bowiem tutaj aż 120. Oraz lasy w oparciu o nietuzinkowy, wolny od miejskiej aglomeracji krajobraz. Sierakowski Park Krajobrazowy to miejsce najczęściej odwiedzane przez turystów z rejonu Wielkopolski. Historia Sierakowa sięga pierwszej połowy XIV wieku, kiedy to najprawdopodobniej założyciel miasta był Maćko Borkowic, wojewoda poznański. Maciej Borkowic jest postacią kontrowersyjną. To przywódca opozycji antykrólewskiej w Wielkopolsce. Nie lubił się z Kazimierzem Wielkim i najprawdopodobniej na zamku w Sierakowie zamordował swojego zięcia Beniamina z Kołdrąbia. Następnie musiał uciekać na Śląsk, gdzie przebywał kilka lat. W końcu pogodził się z królem Kazimierzem Wielkim. Wrócił do Sierakowa i zajął się rabunkiem na szlakach handlowych. No tego Kazimierz Wielki już nie mógł wybaczyć. Maćko Borkowic został zatrzymany i został stracony w zamku Olsztyn przed Częstochową. Dość okrutny sposób, ponieważ zamurowano go z żywcem w zamku Olsztyn pod Częstochową. Tam właśnie dokonał swojego żywota. Skąd wiadomo, że Sieraków został założony przez Borkowica? Herbem miasta jest głowa jelenia, a to herb rycerski na piwon, rodu Borkowiców. Borkowic najprawdopodobniej tutaj też sprowadził Augustianów, gdzie funkcjonował RM, wybudował zamek, w którym się znajdujemy, wybudował kościół parafialny, znajdujący się w rynku. Także był to twórca naszego miasta w pierwszej połowie XIV wieku, dzięki niemu właśnie Sieraków powstał. W 1450 roku Sieraków zostaje kupiony przez Łukasza I Górkę, starostę generalnego, wojewodę poznańskiego, człowieka, który ten zamek i miasto przebudowuje, rozpoczyna kolejne inwestycje. Szczególnie dla Sierakowa zasłużony jest jego syn Uriel Górka, biskup poznański, który poczynił sobie z naszego zamku taką wygodną, letnią rezydencję, gdzie przyjeżdżał na wypoczynek, gdzie zażywał wód, lasów i okolicznych grzybów, jagód, jak to niektóre źródła wskazują, także lubił to miejsce. Od 1591 roku rozpoczyna się złoty okres w historii Sierakowa. Jan Opaliński kupuje miasto, a jego kolejni potomkowie rozpoczynają szereg ważnych inwestycji. Należy wspomnieć, że są to postacie, które odgrywają pierwszoplanową rolę w historii regionu i kraju. Mamy tutaj postać Piotra Opalińskiego, człowieka niezwykle zasłużonego dla kraju pod względem militarnym. To jest rycerz, wojownik, który bierze udział w wielu wyprawach wojennych. Między innymi w 1617 roku jest dowódcą jednego z korpusów, który walczy w wyprawie na Moskwę. Bierze udział w bitwie chocimskiej w 1621 roku i przedstawiany jest jako bohater broniący polskich szańców.
Niezwykłe dokonania związane są z Krzysztofem Opalińskim. Chyba najbardziej znana jest ta jego czarna karta w historii Rzeczpospolitej, mianowicie to też dzięki Henrykowi Sienkiewiczowi, którego strasznie usmarował w potopie jako jednego z największych zdrajców. Krzysztof Opaliński w 1655 roku podpisuje akt kapitulacji pod Ujściem i rozpoczyna się okres potopu szwedzkiego. 24 lipca wraz z 14-tysięczną Armią Pospolitego Ruszenia Szlachty Wielkopolskiej spotkała się armia szwedzka pod Ujściem. Mimo bardzo dobrej pozycji strategicznej, Andrzej Karol Grudziński wydał rozkaz ewakuacji, dzięki czemu Szwedzi zajęli dogodne pozycje strategiczne. Panika, która pojawiła się w obozie polskim, zmusiła Krzysztofa Opalińskiego, Andrzeja Karola Grudzińskiego oraz innych mniejszych magnatów wielkopolskich do podpisania w dniu 25 lipca 1655 roku kapitulacji. Podpisany dokument przekazywał Karolowi Gustawowi pełną władzę nad województwami poznańskim i kaliskim oraz całości dóbr państwowych, kościelnych wraz z miastami. Okres, który jest bardzo trudny w historii naszego kraju, który doprowadza do ogromnych zniszczeń. I Krzysztof Opaliński jest obciążony tym bagażem właśnie związanym z potopem szwedzkim. Natomiast ja osobiście uważam, że to jest niesprawiedliwa opinia, jako że Krzysztof Opaliński tego aktu kapitulacji po tym Ujściu sam nie podpisuje. On tam podpisał jako jeden z wielu licznych. Oczywiście był wojewodą poznańskim, był przywódcą politycznym tego pospolitego ruszenia. Natomiast cała szlachta przechodzi na stronę Szweda. Jednak olbrzymia skala rabunków i grabieży dokonywana przez szwedzkich najeźdźców spowodowała, że szlachta szybko porzuciła protekcję Karola Gustawa. Zaczęto stawiać opór, a po powrocie Jana Kazimierza do kraju opowiedziała się po jego stronie. Niestety tak się złożyło, że Krzysiek Opaliński w 1655 roku umiera i po zakończeniu potopu szwedzkiego stwierdzono, że wygodniej jest rzucić winę na tych, którzy nie żyją, a ci, którzy żyją i stali po stronie szwedzkiej, m.in. Jan Sobieski, no to im wybaczamy, biała karta, wszystko zaczynamy od początku. Także Krzysztofowi się dostało za ten potop szwedzki. Natomiast jeżeli chodzi o jego dokonania takie na kanwie na przykład sztuki czy literatury, no jest to autor satyr, który w 1645 roku napisał ku poprawie Rzeczpospolitej. Jest to również człowiek, który został wysłany w 1645 roku do Paryża, żeby przybić do Polski Marię Ludwigę Gonzagę, przyszłą małżonkę króla Władysława IV, a potem również małżonkę Jana Kazimierza. Postać też bardzo ciekawa pod względem historycznym, jako niewiasta, która potrafiła tak umiejętnie kierować mężczyznami, że robili to, co ona chciała. Natomiast Krzysiek w takim słynnym wjeździe do Paryża tak mocno zapadł w pamięć paryżanów, że jeszcze przez wiele lat opisywano taką historię, jako książę perski wjeżdża właśnie do tego miasta, sypano na lewo i prawo złotem, orszak był cudownie przystrojony. Według legend niektóre z koni miały złote podkowy, które to były specjalnie obluzowane, żeby konie mogły te podkowy zgubić, żeby pokazać bogactwo Krzysztofa Opalińskiego, którego było po prostu na to stać. Był wielkim miłośnikiem teatru. Wiemy, że pisał sztuki teatralne. Wiemy, że na zamku w Sierakowie tak przebudował jedną z sal, że znajdowała tu się ta sala teatralna na wzór królewski, gdzie wystawiane były sztuki przez młodzież występującą, uczęszczającą do gimnazjum w Sierakowie. Wspaniale wyposażył kościół, właściwie kościół klasztor Bernardynów, bo w 1619 roku Piotr Opaliński rozpoczął budowę klasztoru Bernardynów, który miał się stać ich mauzoleum. Zdaniem wielu historyków i znawców, kościół pobernardyński Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, zwany Perłą Sierakowa, należy do najcenniejszych w kraju zabytków XVII-wiecznej sztuki, budząc zachwyt odwiedzających go turystów.
usytuowany przy historycznym trakcie poznańskim, a w jego wnętrzu podziwiać można m.in. 6 ołtarzy, 2 nagrobki, cenne stale, ławę kolatorską, obrazy pogrzebowe oraz trumienne tablice epitafijne. Prace początkowe budowy tego kościoła rozpoczęły się w 1619, gdzie Piotr Opaliński założył Fundację Rodu Opalińskich, jak również i rozpoczął tutaj budowę tego kościoła. Oczywiście zdarzyło się tak, że nie doczekał końca tej budowy, gdyż w roku 1624, w wieku 38 lat, no niestety zmarł. Po śmierci Krzysztofa Opalińskiego ciężar budowy i dokończenia świątyni spoczywa na żonie Zofii wraz z synami Łukaszem i Krzysztofem. Pierwotnie kościół nie posiadał wież. Zostały one dobudowane dopiero w 1740 roku przez Katarzynę Opalińską. Pożar, który zniszczył miasto z 25 na 26 czerwca 1817 roku, nie oszczędził klasztoru. W budynku kościelnym spalone zostały wieże i sklepienie. W związku z tym, że w pożarze miasta spłonął znajdujący się po zachodniej stronie rynku pierwszy kościół parafialny po skasowaniu zakonu w 1819 roku, dotychczasowy kościół Bernardynów zaczął pełnić rolę kościoła parafialnego. Zniszczone w pożarze wieże odbudowano w 1865 roku, zwieńczając je blaszanymi hełmami. Mieszają się w tym kościele trzy trendy artystyczne. Mamy późny renesans, wczesny barok i typowe połączenie renesansu z barokiem, manieryzm, o czym świadczą właśnie w ołtarzach, między innymi wgłębienia małżowinowe, widzie roślinna, czy też bogata ornamentyka. Szczególną uwagę przykuwa monumentalny, bogato zdobiony ołtarz główny. Prace nad jego budową trwały około 10 lat i nieznany pozostaje twórca całości. W polu głównym ołtarza widnieje najsłynniejszy obraz Perły Sierakowa – zdjęcie z krzyża. Zdjęcie z krzyża autorstwa Artura Wolforca. Przez wiele lat uważano, że jest to obraz Warszawy Rubensa. No, natomiast Wolfort jest równie dobrym, znanym flamandzkim malarzem. Takim szczególnym punktem zaczepienia wzroku są przepiękne intarsjowane stale. W prezbiterium kościoła umieszczone są bogato intarsjowane stale. Stale te w roku 1641 wykonał brat Hilarion z zakonu świętego Franciszka z Poznania. Ta szlachetna i niezwykle trudna technika polega na wykładaniu odpowiednio wyciśniętych powierzchni drewnianych innymi gatunkami drewna w innym kolorze. Wycinając ten sam ornament równocześnie w drewnie ciemnym i jasnym, można uzyskać tak zwany efekt pozytywu i negatywu. Motywem zdobiącym są ornamenty roślinne, groteski, wazony, ptaki i profile ludzi. Warto tutaj przyjechać do Sierakowa, zobaczyć te przepiękne dzieła sztuki. Tym bardziej, że trzeba powiedzieć, że stale sierakowskie są jednym z największych zbiorów intarsji zgromadzone w jednym miejscu w środkowej Europie. Poza kościołem sierakowskim nie ma tak dużego zbioru intarsji jak w Sierakowie. W latach 80. przy prowadzeniu prac remontowych w kościele parafialnym, dawnym kościele klasztornym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej, odkryto wejście do krypty. O istnieniu krypty było wiadomo od dawna. Dopiero w 1983 roku przy wymianie posadzki odkryto wejście do podziemi kościoła. Wszyscy wiedzieli w Sierakowie, że w kościele są pochowani Opalińscy, ale nikt tak naprawdę nie wiedział, w jakim stanie są ich trumny, jak wygląda krypta. Przez wiele lat tam nie wchodzono, dlatego że w latach 20. przeprowadzono remont podłogi, gdzie po prostu zamurowano wszelkie wejście do krypty. Kilka razy miałem okazję być w tej krypcie. I za każdym razem był tak przeniesienie się do innego świata, jakby do świata oddalonego o milion lat. Po wejściu do krypty ukazało się zalane wodą gruntową wnętrze, w którym na niewysokiej podmurówce z cegły
stało ciasno obok siebie 5 sarkofagów. Wypompowano tą wodę z tej krypty i w takim błocie, które pozostało po tej wodzie, okazało się, że stoi 5 przepięknych, bardzo cennych, unikatowych sarkofagów, które są w katastrofalnym stanie. Tak w złym stanie, że trzeba było bardzo szybko zastanowić się nad tym, jak je wydobyć i jak je ratować, bo woda, która tam się znajdowała razem z zaprawą wapienną, doprowadziła do tego, że nastąpiła naturalna elektroliza i te sarkofagi się po prostu rozpuszczały w tym błocie, które tam się znalazło na przestrzeni lat. Stan zachowania 3 sarkofagów wykonanych ze stopu cynowego był bardzo zły. 2 sarkofagi wykonane z miedzi zachowały pierwotny kształt i formę. Na skutek różnych problemów, jeszcze 8 lat po odkryciu Sierakowskiej krypty, sarkofagi przebywały w katastrofalnych warunkach. Dopiero 17 lipca 1991 roku przystąpiono do ekshumacji szczątków ludzkich i wyciągania sarkofagów z krypty w celu poddania ich konserwacji. Przy samej ekshumacji, jak uczestniczyliśmy, w sumie było bardzo mało złota, tam 2 łańcuszki, parę guzików i bodajże chyba różaniec, ale trzeba powiedzieć, że przy tak szlachetnej rodzinie Opalińskich na pewno oni byli pochowani z większą ilością złota. Było 5 sarkofagów, gdzie na pewno wiadomo było, kto w danym sarkofagu leży. Ale oprócz tego były dodatkowo 4 czaszki, w tym czaszka antropolog, który wydobywał te szczątki, stwierdził, że to jest czaszka dziecka 5-letniego. Do kogo należała czaszka? Dlaczego umieszczono ją w krypcie? Czyżby wydarzyły się tutaj jakieś inne straszne historie, o których nikt z nawet najstarszych mieszkańców Sierakowa nie pamięta? Wyjaśnienie okazuje się być jednak logiczne i bardzo prawdopodobne. Krzysztof Opaliński stracił córkę w wieku 5 lat, że prawdopodobnie to mogła być i też ona tam pochowana. Oprócz tych czaszek i dodatkowych kości, które nie były już w jakichś trumnach czy sarkofagach, znajdowało się dużo drewna. Tak jakby te szczątki, które nie wiadomo dokładnie do kogo należały, znajdowały się też w trumnach drewnianych, ale wiadomo, jak 300 lat ponad minęło, czy tam blisko 400, te drewno miało prawo się już rozlecieć. A jak ta krypta była już też kilka razy plądrowana, o czym mówią najstarsi mieszkańcy Sierakowa też, to też wiadomo, że te szczątki mogły być rzucone w kąt i po prostu nie wiadomo, jak je poskładać, żeby każdy miał swoją osobną trumnę. Sarkofagów mamy 5. 3 z nich są cynowo ołowiane, 2 są miedziane. Najstarszym jest sarkofag Piotra Opalińskiego, wojewody poznańskiego. Drugim w kolei był sarkofag jego żony Zofii z Kostków Opalińskiej. I tu wiemy, kto wykonywał te sarkofagi. Była to pracownia komisarska Jakuba Kanadeja w Poznaniu. Zachowała się m.in. umowa na wykonanie sarkofagu Piotra Opalińskiego i zachowały się dokumenty procesowe, ponieważ po wykonaniu sarkofagu dla Piotra żona była niezadowolona z tego, jak ten sarkofag został wykonany, no i był powód do tego, żeby nie zapłacić takiej kwoty, jaka była wymagana za ten sarkofag. Kolejnym sarkofagiem jest sarkofag Krzysztofa Opalińskiego, no i potem mamy 2 kolejne, to jest Piotr Adam Opaliński i Jan Karol Opaliński. Sarkofagi są uznawane za jedne z najpiękniejszych sarkofagów XVII-wiecznej sarmackiej Polski. Sieraków ma zestaw 5
cudowny sarkofagów. Co najpiękniejszy jest uznawany właśnie sarkofag Piotra Apolińskiego, gdzie z jednej strony mamy przedstawienia legend rzymskich odwołujące się do postaci właśnie Piotra Apolińskiego, którego cechy miały nawiązywać do bohaterów Rzymu, do poświęcenia dla ojczyzny, dla prawdomówności, odwagi. To wszystkie cechy były związane z Piotrem Apolińskim. Na trzech sarkofagach znajdują się portrety trumienne. Portret Piotra Adama Opalińskiego przedstawiony w tzw. typie holenderskim, gdzie zmarłego sportretowano z lewej strony. Do dzisiaj nie wiadomo, czy artysta był Holendrem, czy starano się w ten sposób ukryć jakąś wadę, na przykład bliznę lub też brak ucha. Bardzo interesujący i najprawdopodobniej jedyny w Polsce jest portret Jana Karola Opalińskiego, przemalowany z jakiegoś innego portretu bezpośrednio na boku sarkofagu. W Sierakowie znajduje się wiele pozostałości po sarmackiej pompie funèbre, czyli szlacheckim obyczaju pogrzebowym. Jako że mamy te sarkofagi, mamy w kościele przepiękne nagrobki związane z rodziną Opalińskich. Mamy portrety trumienne również w kościele, ale tam też również znajduje się bardzo rzadki obraz przedstawiający Krzysztofa Opalińskiego na łożu śmierci. To jest taki obraz, który był wykorzystywany właśnie w tej sarmackiej pompie funebris. Jak ciało zmarłego rozkładało się w warunkach pogodowych, czy jak było bardzo ciepło i następował szybko rozkład ciała, no to ciało wkładano do trumny, natomiast ta trumna leżała i oczekiwała na pogrzeb, natomiast w miejscu na katafalku umieszczono taki obraz, który miał symbolizować tego naszego zmarłego. Parę kilometrów od Sierakowa znajduje się wieś Lutom, gdzie w barokowym kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła znajduje się jedyne zachowane w Polsce Castrum Doloris. Castrum Doloris, no właśnie, jest to obóz cierpienia, obóz śmierci. Castrum Doloris budowano na pogrzeb tak zwanych wielkich tego świata. Wiadomo, że kiedyś wiadomość o śmierci takich ludzi rozchodziła się bardzo powoli. To trwało nawet do roku. Ówczesna szlachta umierała z przepychem, stoły uginały się od jedzenia. Towarzyszyły temu teatralne procesje, a olbrzymie konstrukcje nasycone symboliką podtrzymywały trumnę. Obyczaj przystrajania przestrzeni ceremonii żałobnych znany był już w Rzymie w XVII wieku. Uroczystości odbywały się w kaplicy, kościele, zamku lub pałacu zmarłego i trwały czasami kilka dni w kilku miastach czy krajach jednocześnie. W XVII i XVIII wieku Castrum Doloris zyskały wyjątkowo rozbudowaną oprawę. Często były to kilkukondygnacyjne konstrukcje, wyposażone w tempietto, baldachim, fragmenty fortyfikacji, piramidy, obeliski, figury świętych, personifikacje, elementy heraldyczne i symboliczne, portret trumienny, sceny z życia zmarłego. Całość iluminowano setkami świec, a u stóp Castrum w barokowej Polsce odbywano spektakl pogrzebowy. Proboszczowie, poprzednicy moi, to co było zbędne w innych parafiach, przywozili do naszego kościoła. I on nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, co on przekazuje naszej parafii. Castrum Doloris do kościoła w Lutomiu trafiło na początku XIX wieku, z Biezdrowa, koło Wronek. Powstało z okazji pogrzebu Jana Korzbogłąckiego, starosty Nakielskiego. Ambonę odnawialiśmy, chrzcielnicę, a nawet organy. Wtedy właśnie ci, którzy to robili, odkryli, że jest to jedno, jedyne Castrum Doloris, które zachowało się w Polsce. Po złożeniu trumny do krypty grobowej dekoracje po prostu niszczono. Taki też los spotykał Castrum Doloris. Dlatego właśnie odkrycie konserwatorów stało się taką sensacją.
wielu Sieraków kojarzy się przede wszystkim z końmi. Od 180 lat w dawnych koszarach Krzysztofa Opanińskiego działa tu stado ogierów prowadzące hodowlę koni rasy wielkopolskiej oraz koników polskich. Historia stada ogierów sięga troszeczkę późniejszych czasów. W czasach pruskich w 1828 roku, to było we wrześniu dokładnie, zapadła decyzja, że powstanie tutaj stadnina, poznańska stadnina i stado ogierów koni. W roku 1829 sprowadzono do jednostki pierwsze ogiery z niemieckich stadnin i stad ogierów i rok ten uważa się za datę założenia stada. Stado ogierów rozwijało się nader pomyślnie, a zapotrzebowanie na sierakowskie ogiery rosło. W tamtych czasach koń był, no, można powiedzieć, podstawowym sprzętem wojskowym, czyli służył w armii i chodziło o to, żeby te konie miały mniej więcej były porównywalnej jakości. Przed I wojną światową w stadzie znajdowało się 213 ogierów. Wojna nie zakłóciła w istotny sposób funkcjonowania jednostki. Jednak zrabowano 130 koni, szczególnie te najbardziej wartościowe. W 1918 roku wieści o wybuchu powstania wielkopolskiego w Poznaniu bardzo szybko dotarły do Sieraków. Natomiast takim głównym impulsem, który rozpoczął to, co zaczęło się u nas dziać i ludzie chwycili za broń, to jest wyprowadzenie ogierów ze stada w 1919 roku, który miał miejsce 6 grudnia. No, ludzie już tak się troszeczkę zbierali do tego powstania, ale jeszcze nie do końca. Jeszcze brakowało im jakiejś tam motywacji. I tą motywacją było wyprowadzenie przez pruski, niemiecki grenzschutz ogierów ze stada. W samym Sierakowie wieść o tym tak mocno wzburzyła mieszkańców, że szybko się zorganizowali i 8 stycznia wrócili za broń i dokonali wyzwolenia miasta. Skrzyknęli się mieszkańcy Sierakowa, odbili te ogiery, ogiery wróciły do kraju i stado zaczęło dalej funkcjonować. Sytuacja polityczna przed wybuchem II wojny światowej spowodowała ewakuację stada na wschód. Konie przeszły bez większych strat do stada ogierów w Białce. Tam znowuż informacja o tym, że napadli nas Sowieci. Ogiery zostały z powrotem prowadzone do Sierakowa. Część z nich tu dotarła, część zginęła po drodze. Trzeba pamiętać jeszcze o oddaniu tych ludzi. To wszystko się odbywało marszem pieszym, w bardzo różnej pogodzie, bardzo często pod bombami. Stado wznawia swoją działalność w Sierakowie już pod zarządem Wehrmachtu, a część ogierów zostaje sprowadzona z Niemiec. Czarny okres dla całej Polski, ale jednocześnie trzeba przyznać, bo rozmawiałem z wieloma kolegami, miałem przyjemność jeszcze rozmawiać ze starszymi pracownikami stadogierów, którzy mówili, że Niemcy starali się jak najbardziej dbać o pracowników i właściwie nawet wielu się znajdowało tutaj takich, którzy no, działali w partyzance i byli chowani w stadach ogierów, o czym komendanci nie wiedzieli, no, nie wiedzieli. Major von Sydow to był taki delegowany na stado, nie był złym Niemcem, może był prawdziwym hodowcą wojskowym. Większość dobrych hodowców to byli wojskowi kawalerzyści, major. I nigdy nie dokuszał Polaków. Kochał konie i kochał tych, co konie kochają. Tu trafiali nie zawodowi oficerowie, nie jacyś przeszkoleni SS-mani, tylko tu trafiali ludzie, którzy wcześniej byli hodowcami koni, rolnikami i oni zarządzali tym, ale już umundurowani w mundury Wehrmachtu. To byli no, normalni ludzie, tacy, którzy żyli i funkcjonowali normalnie i z tą wojną niewiele mieli wspólnego, jeżeli mówimy o takiej bardzo brudnej wojnie. Dla Sierakowa, miasteczka turystycznego, gdzie była jeziora, gdzie tu było pełno turystów, praca w tym stadzie ogierów to byłaby być wyróżnieniem. Tam nie mógł być każdy raz, że musiał jeździć dobrze konno, raz, że musiał podporządkowywać się niesamowitej wojskowej dyscyplinie, bo to była jednostka paramilitarna, mundurowa, czapki, mundur, buty, oficerki, wszystko było tak jak w wojsku. Ryszard Jaskuła tak wspomina swojego ojca, który brał udział w kampanii wrześniowej. Następnie ranny powrócił do Sierakowa, gdzie ukrywał się przed okupantem przez kilka miesięcy w pobliskich lasach.
aby mówić o ojcu, to trochę byłbym niesprawiedliwy, żebym nie mówił o koniu. Ułan i koń to jest dopiero jednostka wojskowa czy wojenna w tym czasie. I byłoby to bardzo niesprawiedliwe powiedzieć tata, mój tata. Nie, koń i tata. Tak było wojsku wpajane, że rano o 6 wstawał żołnierz czy ułan, później jak pracował w stadzie ogierów w Sierakowie Mastalerz, że szedł rano o 6 konia wyczyścić, napoić, dać mu jeść i dopiero mógł później wrócić do domu na śniadanie. Koń był na pierwszym miejscu. Jego czystość i karma, i zdrowie. Przychodzi rok 45, zima niesamowita, 28 stopni mrozu, duży śnieg i nadchodzi armia i major von Sydow mówi tak. Jak przyjdą Rosjanie, to są prawa wojny, prawa frontu, to te konie zjedzą. Uciekano z wszystkim, co można było, co miało jakąś wartość, w stronę Niemiec. Więc pan major von Sydow podjął decyzję, żeby te konie doszły aż do miejscowości Grabał. Szczęściem naszym było to, że te ogiery, między innymi dzięki staraniom koniuszego Łukowiaka, dostały się do strefy angielskiej. Bo gdyby zostały w strefie rosyjskiej, to byśmy nie zobaczyli tutaj żadnego z tych ogierów. Dzięki staraniom naszych władz już potem powojennych, w 1946 roku drogą morską przez Gdynię wróciły ogiery w 1946 roku tutaj do Polski. Transport nawet 2 lata po wojnie drogą wodną naszpikowano minami z jednej i z drugiej strony. I to był zaczątek odbudowy pięknego, państwowego stada ogierów w Sierakowie. Do końca lat 60. koń miał służyć jako siła pociągowa w rolnictwie. 60. lata, czasy gomułkowskie. Gomułka bardzo nie lubił koni, bo uważał, że to są darmozjady, ciągniki już wchodziły. I potem no, trzeba było zmienić trochę jakby kierunek tej hodowli. Z tego konia takiego wszechstronnie użytkowego, jak to się nazywało, czyli taki, który będzie pracował w polu, będzie ciągnął bryczkę i będzie skakał przez przeszkody, trzeba było wybrać jakiś kierunek. No i hodowla tych koni szlachetnych, które tutaj od początku, te, które służyły w wojsku, od samego początku, poszła w kierunku koni sportowych. I wtedy zaczął się tutaj rozwijać sport zaprzęgowy. Znakomitym powożącym medalistą Mistrzostw Polski, świata, Europy, bo wówczas jeszcze nie było Mistrzostw Świata, był Antoni Musiał. W 1983 roku Tadeusz Czermiński rozpoczął istniejącą do dnia dzisiejszego hodowlę zachowawczą koników polskich. Sieraków to urokliwe miejsce, malowniczo położone nad rzeką Wartą, okolicą zachęcającą do turystyki rowerowej, konnej i pieszej, z bogatą historią oraz wieloma zabytkami wartymi Poznania. Warto się do nas wybrać i oglądać, uczestniczyć w różnych wydarzeniach i wypoczywać.